Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Miecze i Sandały 2. Moi drodzy, jesteśmy świeżo po pokonaniu czwartego bossa, którego udało nam się pokonać za drugim razem, ale udało się. No i dzisiaj, zanim wejdziemy na arenę, gdzie stoczymy walki przed turniejem, dokupimy sobie najlepsze rzeczy, żeby zwiększyć armor, bo ja nie wszystko kupiłem, moi drodzy. Tutaj chyba wszystko mam. My chyba jeszcze tarczy nie kupiliśmy, mam takie wrażenie. Właśnie, tarcza. O kurde, taka tarcza jest droga. Dobra. Mamy maksymalny armor na tą chwilę, więc pójdźmy zawalczyć. Okej, moi drodzy. Ten pan ma dużo obrony ogólnie i dużo siły. Okej. Ale ta obrona za dużo mu nie dała. Widzieliście? Zobaczcie, jaki ten ziomuś jest silny. Jaki on będzie duży. No. Ale on nie jest w ogóle zwinny. O ty. O, ale dostał lepę za 60. Okej, moi drodzy, dostaliśmy 8000 za walkę. Ten ma dosyć dużo brony, magii, zwinności i siły. Okej. Oż cholera, odskoczył. Zobaczcie, jak on... O Boże. O, róży użył. Okej. Tym się akurat nam przysłużył. Ale dostaliśmy. I zobaczcie, moi drodzy, to jest to, o czym ja mówię. W poprzedniej walce chyba mieliśmy 72% zadowolenia tłumu. A teraz mamy 98 i dostaliśmy 5900, a tam ponad 8000. Więc ja nie wiem, jak to do końca działa. Kurde, z tym może być ciężko. Ma dużo obrony, ale ma też dużo armoru. Okej. Ale nas bije. No i to też tam uderzamy. Krytyk wszedł. I ten ma dużo siły. Okej. Dostał lepę. Co się drzesz? Jeszcze jedną. O kurde, za 80 nas uderzył.
Za 71. O Boże, jak on bije. Okej. Zobaczcie, 11 tysięcy dostaliśmy. Okej, moi drodzy, ja bym chciał coś zobaczyć. My mamy 11 magii, tak? Tutaj jest potrzebne 16 do dużej połszonki, ale nas na razie na to stać nie będzie, i tak. Na razie. Dobra. Już. I tak nie denerwuj. A tutaj. Fireball za 13. Dobra, zobaczymy. A ile mamy siły? 15. 15. Za 18 jest kolejna broń. Dobra. Okej. Okay. No, w ogóle ataku nie ma. Wow, zamroziliśmy go od samego spojrzenia. I znowu go zamroziliśmy. A, go mrozimy. Co? Za 397 nas uderzył? Ja pieprzę. Widzieliście to? Ok, moi drodzy, ja dam 3 punkty w siłę i punkt w atak. O tak. Tak zrobimy. Dobra. Śpimy w tawernie oczywiście. I jeszcze jeden poziom musimy wbić. Kurde, jak one... Jacy oni mag damage mają. To on w ogóle za broń ma. Jakiś miecz. Ja pieprzę, za 290. To jest masakra. Ale udało się. Kurde. Okej, ten ma dużo ataku. Ziomuś. Dobra. Jakie obrażenia oni mają. Ale ma mało armoru. Ten był słaby. Ten ma dużo magii. Aż 16. O kurde. Zdjął nam armor. Kurde, jak oni biją. A zobaczycie naszego bossa. Ja może trochę zaspoileruję, ale jak ten przypierdoli, za przeproszeniem, to się można pozginać. O Jezu, jak on ma fryzurę, zobaczcie. Ale śmiesznie wygląda. Ja pieprzę. Za 102.
Okej. Jeden ma aż 22 obrony. Olejcia. Bardzo dużo. Ale dostał. I znowu dostał z szarży. Okej. Dobra. Ten jest bardzo zwinny. Aż 34 ma zwinności. Wow. Widzieliście to? Pierwszy cios i koniec. Nie ma dużo ataku i obrony. Gdzie krzyczysz na mnie? O kurde, podpalił nas. Ale udało się. I mamy level. Okej, moi drodzy, ja bym dał punkt do zdrówka, do staminy i dwa punkty do obrony. Okej. I został nam boss. Tak na dobrą sprawę. Więc, znaczy boss, turniej, bo jeszcze do bossa trzeba dojść. Ja bym może kupił broń. No właśnie. Kupmy sobie ją. Pięknie. Ile będzie kosztować zaklęcie? 90 tysięcy, o cholera. Kurde, ale bym może tutaj jednak na tą sobie zakniemy, tą środkową za 40 tysięcy. O. Dobra. No i może jakąś wtedy sobie połszonkę kupimy. Czekajcie, ile mamy życia? 558 armoru. O kurde, pokazuje ile mamy życia. Okej, moi drodzy, ja bym kupił pułszonkę. Tutaj. Tak szczerze. I zobaczymy, czy z tym się uda wygrać. Trochę kasy zawsze się przyda zaoszczędzić. Jak nie, no to inaczej pokombinujemy. Zobaczymy. Idziemy. Na turniej. Pierwszy przeciwnik. Dumbastin the Wonderful. I co on tu ma? Ma w cholerę ataku i magii. Tak poza tym porozdzielane. No i trochę tam zwinności. On nas piznął. Nie wiem, jest już. Ale ma mało życia. Mamy 350. Więc trochę ta połszonka nam zregeneruje. Aż się rozpadł. Nie był trudny. Halfdan Beer. Ten ma tak, powiedziałbym, dość dużo zwinności, ataku, obrony, trochę magii. Reszta tak słabo. Okej. Trochę taki skoczny jest, no tak 16.
Zwinności w końcu ma. Kurde. Boję się zaatakować, bo... Jak nam z tego pieprznie, to nie będzie za ciekawie. Trzeba mu to przerwać. O właśnie. Gdzie mnie bijesz? Nie patrzcie, krzyczy na nas, no. O kurde. Napił się połszonki. Ale za dużo to mu nie dało. What the fuck? A nas piznął. A my mu oddaliśmy. Xander Huntley. On ma bardzo dużo zdrowia, w sumie obrony też. I trochę ataku i zwinności. No zobaczcie, 610 zdrowia ma. Dużo tej obrony ma niestety. Ale jakoś go trafiamy. A ja nie będę ryzykować. Ja pieprzę, za 124? Nie wiem skąd oni te obrażenia biorą. Kurde, my za 56 bijemy raptem. Kurde, nigdy go nie pokonamy. On się będzie ciągle życie odnawiać. No teraz został dwie lepy pod rząd, a nawet trzy. O ty. Okej. Za ile? No bez jaj, no jak za 268? Dajcie, moi drodzy, trzeba połszonki użyć. O Boże! Udało się, ale widzieliście za ile on uderzył? Teraz będzie jakiś wolk. Kolejny, co ma obrażeń w cholerę i dużo obrony. Ejcie. No i za 105 nas uderzył. No nie, no to się bez jaj. Dwa ciosy to masz 210, no. Jak on bije. Kurde, ci przeciwnicy z tą obroną są najgorsi, wam powiem. Ja pieprzę, jakie my lepy zbieramy. A on też teraz zebrał. Okej, no przyjdź do nas. No gin. Jest, zginął. Teraz, moi drodzy, Herod. Kurde. No ma mnóstwo ataku i jeszcze więcej siły. Tak poza tym... mało.
Okej, dostał. Okej, tego bijemy, moi drodzy. Mamy 96% szansy. Nawet ta połszonka cię nie uratuje. Jeszcze druga. Ja pieprzę. Gin. No i został, moi drodzy, Hebrus Givons. Kurde. O mój Boże, ile on ma obrony. 29 i armora w cholerę. Ja pieprzę. Cholerę obrony ma, zobaczcie, tylko 33%. Ale pierwszy cios wszedł. Najgorsze, że oni potrafią jednym ciosem nas piznąć nie wiadomo skąd. Powiem wam, że go punktujemy. Odpocznijmy sobie. Aż cholera. O, zobaczcie, jak tu mnie jest w ogóle niezadowolony. Ale na turnieju aż tak ważne zadowolenie tu mu nie jest, moi drodzy. Tu chodzi o wygraną. Jak mogę, to użyję tej róży, a jak nie, to nie. To nie o to chodzi. Dobra, on podszedł. Okej, możemy użyć. Okej. Zobaczcie, 11 tysięcy dostaliśmy. No i został, moi drodzy, boss. Jeżeli oni uderzali mocno, to zobaczycie, jak on będzie potrafił przypierdolić, za przeproszeniem. Proszę bardzo, moi drodzy. Wiadomo, level ma większy od nas, ma mniej armora. Ten max damage, no niby ma o 30 większy. Ma więcej zdrowia o 200, no tej siły też jest mniejszy od nas. W sumie ma więcej ataku, ale mniej obrony, więc no, będziemy się wymieniać tymi ciosami. No wiadomo, ma więcej, dwa razy życia, jak już można było wcześniej się dowiedzieć, charyzmy, no stamina ma trochę więcej, ma mniej magii. Więc za dużo nie poczaruje, ale my też nie. No dobra, moi drodzy. O Boże, on ma Bloodlusta jeszcze, oż cholera. To zapomniałem o tym. No chodź tu. O, dobra. Mamy 90% szans, żeby go trafić. Zobaczcie, za 120 nas uderzył jednym zapewne szybkim atakiem. Okej. Mamy prawie pancerz mu zdjęty. Już mu zdjęliśmy pancerz. Zobaczcie, mówiłem, za 126 nas piznął. Kurde. Czemu nagle spadło nam do 66? Ja się odsuwam od niego. A czemu nam spadło do 66? Kurde, nie rozumiem trochę. Ja pieprzę, widzicie? Jeden cios, jeden! Ale go punktujemy teraz. Widzicie? Wyczuł, że go punktujemy. No. Dwa ciosy jeszcze. Jeszcze jeden cios, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jest! Aż mu głowa odpadła. Proszę bardzo.
bestia pokonana i dostaliśmy 37,5 tysiąca złota. I 80% zadowolenia tłumu. I dzięki temu 12 143 złota. OK. Dobra, moi drodzy, ja przeznaczę ten poziom na 3 punkty w siłę i 1 magię. Tak oto bym rozdzielił. No i śpimy w tawernie. Okej, moi drodzy, bestia pokonana za pierwszym razem, jak widzieliście, no trochę nas wypunktował. Te jego ciosy były bardzo mocne, ale my go regularnie trafialiśmy. Zastanawiam się tylko, czemu nam nagle spadła nam ta szansa procentowa. Mieliśmy 90, a potem 66. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu to spadło, ale tak czy siak się udało. Piąty boss pokonany, moi drodzy. Więc no, nie jest źle. Z trzema bossami wygraliśmy, z dwoma przegraliśmy póki co, więc mamy dodatni bilans. No i to tyle, moi drodzy. No jak widzieliście, no udało nam się tak w sumie, nie wiem czy bez problemu, no pancerza nam nawet nie rozwalił. Ale wiecie, wystarczyły jego 2-3 ciosy i mogłoby być po nas, ale udało się. W następnym odcinku oczywiście spróbujemy kolejnego bossa pokonać. Mamy który? 16 poziom, więc najpierw sobie wbijemy również 2 poziomy, bo jak widzicie, turniej jest od 18 poziomu. Ale to już w następnym odcinku. Jeżeli ten się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z Mieczy i Sandały dwójki, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia i cześć!